Dzisiaj po godzinie 15 dowództwo generalne poinformowało o śmierci żołnierza, który został zaatakowany dzidą skonstruowaną przez tych barbarzyńców na granicy. Dzidy te, o czym informuje wielokrotnie Straż Graniczna, są bardzo często maczane w fekaliach. Prawdopodobnie rana, którą otrzymał ten żołnierz, nasz bohater, nie była śmiertelna, dlatego że daleko spenetrowała jego ciało, ale dlatego że dostała się tam po prostu porażająca infekcja. Informacje, o których mówiło się na mieście, a do których państwo nie mają bezpośredniego dotarcia z racji swoich obowiązków, zadań i innej profesji niż wykonuję ją, na przykład ja, mówiły o tym, że ten żołnierz wszedł w stan śmierci klinicznej już 2 dni temu. No, różnie to się określa, niektórzy mówią, że śmierć kliniczna nie istnieje, ale zachowajmy tę medyczną nomenklaturę. Więc ta śmierć miała nastąpić już 2 dni temu. I politycy robili wszystko, aby ta informacja nie wyszła na jaw. Dlaczego? Bo zbliżają się wybory do Europarlamentu. I słupki mogłyby spaść obecnemu rządowi. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że krew tego żołnierza jest na rękach obecnego rządu, ale również na części ubrań was, drodzy oficerowie, którzy nie potrafiliście obronić się przed tą polityczną indoktrynacją polskiego wojska. Mamy tylko w was oparcie, bo państwo polskie w rzeczywistości, jak pokazują to politycy, każdego dnia nie istnieje. Nie ma prokuratury? Nie wiadomo, kto jest sędzią Sądu Najwyższego. Jedni uznają Trybunał Konstytucyjny, drudzy go nie uznają. Istnieje tylko wojsko. Nie pozwólcie na to, aby naród stracił wiarę we własne wojsko, we własną armię. Jest tam tylu dowódców, tylu oficerów, którzy mogliby w jakiś sposób nieść jeszcze tę nadzieję dla polskiego narodu, że warto jest i mamy jeszcze o co walczyć, skoro państwo polskie nie istnieje. Bo każdy, kto wam mówi, że istnieje, po prostu kłamie i wprowadza nas w marazm. A jest to wina zarówno polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i polityków Platformy Obywatelskiej i tych wszystkich Unii Wolności i AWS-ów, tych wszystkich skandali, tego całego rozkradania kraju, które ma miejsce od 89 roku i tego wielkiego niby zwycięstwa, które ostatnio razem fetowaliście w liczbie 15 tysięcy partyjniaków na Placu Zamkowym w Warszawie. Częściowo wolne wybory. Nie ma dnia, aby nie docierały do nas informacje o kolejnych skandalicznych zaniedbaniach polityków. Ostatnie na temat aresztowania naszych żołnierzy za obronę granicy, inne o urazach w wyniku uderzeń konarami drzew, którymi obrzucani są przez nielegalnych imigrantów, przestępców, bandytów, nasi funkcjonariusze i żołnierze. Tymczasem na ulicach Warszawy słyszymy to. Dlaczego Donald Tusk kontynuuje politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości? Niedawno umarł tam gościu z Pakistanu. Ile jeszcze mamy czekać na to, żeby na naszej granicy skończył się zwykły obóz śmierci? Przestrzegajmy naszego prawa. To nie jest jakiś lewacki wymysł, to jest konwencja genewska. Każdy ma prawo do azylu. Niezależnie od swoich poglądów, niezależnie od koloru skóry. Przepraszam, że ci zabrałem mikrofon. Więcej. Działacze Platformy Obywatelskiej, w dupie to mam, wy zabijacie ludzi. Mam w dupie, czy ktoś jest z PiSu, czy Platformy. I PiS, i Platforma zabija ludzi. Ludzie z PiSu, ludzie z Platformy, kiedy poszliśmy tam zamanifestować, chętnie wezmę uchodźcę do domu, to przestańcie ich zabijać. Wypraszam sobie, aby ktokolwiek zrównywał mnie kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób z takimi oto ludźmi, z takim oto typem człowieka. I myślę, że jestem teraz wyrazicielem poglądu większości z was. Co prawda łączy nas wspólna mowa, ale ja nie rozumiem niczego, co mówi do mnie ten człowiek. Postawa prezentowana przez tego nieszczęśnika wyklucza go z kręgu ludzi rozumnych. Chociaż zginąłbym za to, aby mógł on te swoje brednie wygadywać, bo cenię wolność. Jednak ta sama wolność nadaje mi prawo do tego, aby siec żelaznym batem słowa każdą taką niedorzeczność. Dlaczego? Bo mam w dupie konwenanse. Słodkie uśmieszki robione do kamery przez większość telewizyjnych komentatorów, którzy gryzą się w język za każdym razem, kiedy trzeba ostro, czyli po męsku, wyrazić swoje stanowisko. Czasem wydaje mi się, że nie ma już mężczyzn. Nie ma w Polsce dziennikarza pracującego w dużym, konwencjonalnym medium, takim jak radio czy telewizja, który w pełni przygotowany do zajęć postawiłby tamę temu politycznemu bredzeniu. Dlatego jeżeli trafiłeś tutaj przypadkiem i twoje oczekiwania oscylują raczej w okolicach słodkiego pierdolenia o rzeczach nieistotnych, możesz być zawiedziony. Jeżeli natomiast lubisz stawiać sprawy jasno i konkretnie w oparciu o logikę i fakty, będziesz zachwycony. Za mocno, panie Marku, ktoś znów powie. Po co te wulgaryzmy?
Po to, aby wyraźnie zaakcentować poziom zdegenerowania tego państwa, które swoimi działaniami od lat upokarza nasz naród i wznosi na piedestał największe miernoty spośród nas. I niestety nie tylko nas. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam aresztowanie i postawienie zarzutów prokuratorskich żołnierzom Wojska Polskiego za to, że bronili naszej ojczyzny. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Mamy niespotykaną szansę, aby ponownie się zjednoczyć wokół jednej idei. Skoro dzieli nas prawie wszystko, to musi być coś, co w jakiś sposób do jasnej cholery nas połączy. Myślę, a nawet jestem przekonany, że takim wspólnym dobrem jest Wojsko Polskie. Są obrońcy naszych granic i wszyscy funkcjonariusze, którzy pomimo psich pieniędzy, które przynoszą co miesiąc za swą ciężką służbę do domów, często kosztem rodziny, dla znakomitej większości obywateli stanowią wartość nadrzędną. Jest takie słowo, dawno zapomniane, często zarezerwowane dla osób najbliższych, ale niesłusznie, bo w normalnych czasach występowało w różnych konfiguracjach i sytuacjach nader często. To słowo to miłość i czasownik pochodzący od tego rzeczownika, czyli kochać. Przestańmy się wstydzić używać tego słowa. I może teraz warto powiedzieć, że naród, a właściwie to, co z niego pozostało, kocha obrońców swoich granic. Tak, kochamy was za wasze poświęcenie i to, co dla nas wszystkich robicie. A teraz, żeby już doszczętnie się nie rozsypać i nie wzruszyć, czas na podziękowania mecenasom, bez których nie byłoby kanału Marek Miśko Czuwaj, a ja nie byłbym w stanie znaleźć czasu na wydawanie kolejnych programów. Przeszliśmy weryfikację YouTube'a. Udało nam się uruchomić przycisk wsparcia, który znajduje się tutaj. Jeżeli mają Państwo takie życzenie i treści tutaj zamieszczane spełniają Wasze oczekiwania, możecie wynagrodzić pracę naszego zespołu w taki właśnie sposób. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. To wszystko, co widzicie i słyszycie, to również Wasza zasługa. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną nam tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Pomiędzy marcem i kwietniem polscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze wobec tłumu kilkudziesięciu uzbrojonych imigrantów szturmujących naszą wschodnią granicę. W nagrodę zostali zakuci w kajdanki i postawiono im zarzuty prokuratorskie. Nic byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby nie publikacje medialne, które wczoraj w nocy ujrzały światło dzienne. Politycy od tych najważniejszych, po urzędników przez nich nominowanych, mówią, że nic o tym nie wiedzieli. Najwyraźniej nie ustalili wersji, bo gubią się w zeznaniach. Raz stwierdzają, że wiedzieli, innym razem, że usłyszeli z prasy. Na przykład wiceminister obrony Zalewski, co tak cwaniakuje w mediach mainstreamu, powiedział nawet, że wiedzy na ten temat nie ma, bo jest na urlopie. To miło, że pan wypoczywa, panie ministrze, w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy na granicy. W normalnym świecie, do którego należymy my, ja, widzowie, nikt urlopu w sytuacji kryzysowej by nie dostał. Pan może i pan nic nie wie. Są w mojej ocenie trzy możliwości, proszę państwa, w tej sprawie rzecz jasna. Wszystkie tak samo dla polityków katastrofalne w skutkach. Po pierwsze, albo faktycznie nie wiedzieli, co potwierdza tylko po raz kolejny, że państwo polskie jest krajem z papieru. Albo wiedzieli, to po drugie, i nic nie zrobili, co potwierdza, że papier, z którego zbudowali państwo, rozłazi się przy pierwszym lepszym deszczu i lekkim podmuchu wiatru. Jest też trzecia możliwość, że była to cyniczna gra, która miała im pomóc w zdymisjonowaniu zastępcy prokuratora generalnego odpowiedzialnego za wojsko, a który pełni swoją funkcję nadaną jeszcze w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniany człowiek, ten prokurator, to Tomasz Janeczek. Twierdzi on, że obecna władza ogranicza mu w sposób znaczący dostęp do informacji, a to ma z kolei mu uniemożliwiać
podejmowanie konkretnych działań. O tym jednak za chwilę. Tymczasem mija ponad miesiąc od skandalicznego działania prokuratury wobec naszych obrońców za wierność przysiędze wojskowej, no i poświęcenie w obronie granic, również w obronie własnego życia. Co mówi bowiem żołnierz podczas przysięgi? Jaką rotę ślubowania składa? Do przysięgi! Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić! Sztandaru wojskowego bronić! Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie! Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie! Krwi własnej ani życia nie szczędzić! Krwi własnej ani życia nie szczędzić! Tak mi dopomóż Bóg! Tak mi dopomóż Bóg! Ho! Przysiędzę! Największym dyshonorem nie jest jednak to, że żołnierze ci zostali postawieni w stan oskarżenia, ale to, że jakiś kretyn, zamiast wezwać ich do sztabu i podjąć działania wewnętrzne, wydał rozkaz, aby żandarmeria wojskowa wyprowadziła tych ludzi na oczach kolegów w kajdankach i to, że wojsko pozwoliło, aby prokurator postawił im zarzuty. Lokalny prokurator. Miałbym wobec ciebie, człowieku, z głębokiego interioru, który uważasz się tam na miejscu za pana życia i śmierci, wiele cierpkich, aczkolwiek adekwatnych wobec twojej postawy słów. Każdy wulgaryzm znany w języku polskim byłby wobec twojej postawy adekwatny. I w tej sytuacji, w której znajduje się obecnie Polska. Zaoszczędzę jednak tych słów widzom, którzy zbierają się tutaj nie po to, aby ciężko trawić treści, które mam do przekazania, ale żeby stanąć obok każdej sprawy i za pomocą logiki, przy wsparciu swojego rozumu, wyrobić sobie własną opinię na dany temat. Wiem natomiast jedno. Gdybyś był moim ojcem, stryjem czy bratem ciotecznym, gdybyś był moim synem, nie zasiadłbym z tobą przy jednym stole i nie wpuścił do mojego domu, a innym dawał za przykład tego, jak nie wolno nigdy człowiekowi nisko upaść. Ale pójdźmy dalej, bo oto inny człowiek, przełożony tego cwaniaczka, czyli wspomniany już prokurator Tomasz Janeczek, zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, wydał takie oto oświadczenie. Zostało ono opublikowane o poranku, lecz po godzinie zniknęło z sieci. Internet na szczęście pamięta. Po zapoznaniu się z publikacją portalu onet.pl polscy żołnierze zakuci w kajdanki na granicy z Białorusią w wojsku wrze, wydam polecenie niezwłocznego dostarczenia mi akt sprawy, w której obrońcy granicy usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenie życia innych osób. Działania prokuratury w tej sprawie wzbudziły niezwykle duże kontrowersje i muszą zostać pilnie przeanalizowane w trybie nadzoru służbowego. Równocześnie informuję, że jako zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych nie byłem w żaden sposób poinformowany zarówno o zajściach na granicy, jak i o późniejszych krokach procesowych podjętych przez prokuratora. O sprawie dowiedziałem się z wyżej wymienionej publikacji. Od wielu tygodni w praktyce nie mam możliwości wykonywania swoich obowiązków służbowych w pełnym zakresie wskazanym ustawą. Sytuacja ta jest skutkiem modus operandi obecnego kierownictwa Prokuratury Krajowej. Jest ona niezgodna nie tylko z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o prokuraturze, ale również regulacjami wewnętrznymi mojej instytucji. Nie znajduję adekwatnych słów, aby nazwać to, co aktualnie dzieje się w organach ścigania, dla których własne ambicje okazały się ważniejsze niż prawo. Prokuratura nie może normalnie funkcjonować, jeżeli zaakceptowano w niej złamanie podstaw prawnych. Bezprawne odwołanie prokuratora krajowego, a następnie cała seria nielegalnych, ale też niewyobrażalnie chaotycznych decyzji kadrowych nieuchronnie musi w końcu przynieść swoje opłakane skutki. Zaczynamy je obserwować. Będzie ich coraz więcej. Albo przywrócimy prawo, albo stoczymy się w przepaść. Jak mamy rozumieć to pismo? Ano tak, jak jest napisane. Politycy wyniszczają nasze państwo i zabijają w narodzie jakąkolwiek ochotę do większego się starania. Impas polityczny i ten związany z obsadzaniem stanowisk i ten, który jest obecnie na linii międzynarodowej, jest politykom bardzo na rękę, bo daje paliwo polityczne, które wlewają do swoich partyjnych machin, które służą im z kolei do walcowania ćwierć inteligentnych wyborców. Rozumiecie, że oni nie są w stanie ustalić, kto w państwie rządzi? Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, nie ma Sądu Najwyższego, nie ma prokuratora, nie ma nikogo. Jedni uważają, że rządzą ci, drudzy uważają, że rządzą tamci.
Tymczasem patrzą na nas sojusznicy. A co gorsze, patrzą na nas wrogowie. Z kolei, jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierze, którzy oddali strzały ostrzegawcze, wypełniając przysięgę wojskową, przebywają na wolności, ale postawiono im zarzuty z artykułu 231 Kodeksu Karnego, który za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje karę do 3 lat więzienia. Prokurator zawiesił żołnierzy w czynnościach służbowych do 27 czerwca. No i teraz pytanie, dlaczego żołnierze nie mogliby niby strzelać, gdy atakowana była granica i narażone było ich życie? Przecież przepisy prawa mówią wyraźnie. W ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tutaj macie dziennik ustaw, w artykule 45 czytamy m.in. jakie warunki użycia broni palnej są zgodne z prawem. Więc broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków, a mówię tutaj teraz o punkcie D. Gdy następuje bezpośrednia nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Mieli więc prawo. Dlaczego więc obarczeni są odpowiedzialnością? Bo nie było rozkazu. Bo nie mogą. Bo im się zabrania ze względów politycznych, a nie wojskowych. Co jeszcze bardziej porażające w tej sprawie, są w Polsce służby i urzędnicy, którzy nie rozumieją, czym jest interes narodowy w obecnej sytuacji. Swoimi postawami i działaniami wzbudzają niechęć obywateli do państwa i skutecznie odstraszają żołnierzy od dalszego pozostawania w Wojsku Polskim. Takich głosów jest coraz więcej, więc jak już szukacie ruskich agentów, to zobaczcie pomiędzy sobą. Bo czym jest ta prawdziwa agenturalność? Tym, że ktoś wygłasza jakieś tezy, mniej lub bardziej prawdopodobne o tym, który sojusz polski byłby lepszy, a który lepszy by nie był? Czy Zachód nas zdradzi, czy też nas nie zdradzi? Mi się wydaje, że większą szkodą dla Polski jest ten człowiek, który dokonuje takich czynności, takich postępowań, takich działań, które skutecznie obniżają morale Wojska Polskiego. Przecież na to wszystko patrzą żołnierze. Jak się z tym czują? Kiedy widzą, że ich kolega de facto umarł, zginął na granicy i to jest wasza odpowiedzialność, polityczna odpowiedzialność i odpowiedzialność dowódców, którzy nie byli w stanie przeciwstawić się politykom. I człowiek teraz umiera, mówicie o tym, że przewozicie go do Warszawy, a tu się nagle okazuje, że prawdopodobnie on już od 2 dni nie żyje. Ale wybory, które następują za chwilę, za kilka dni, przeszkadzają wam podaniu takiej informacji, ponieważ mogłyby spaść słupki procentowe. Niepotrzebnie. Na Platformę, na Koalicję Obywatelską głosuje taka zgraja debili, że choćby tutaj spadła bomba atomowa, choćby wasz generał, tak jak ten pisowski policji, odpalił ładunek wybuchowy teraz w swoim gabinecie, nadal by na was głosowali. A wiecie dlaczego? Bo to są ludzie o takiej percepcji. Ja pana, tylko pytam... Ja przeżyłam Gomułkę, Gierka, wszystkich po kolei. Powiem panu jedno. Do każdego rządu można się było przyczepić, bo każdy rząd zawsze coś tam miał, coś nie zrobił dobrze. Nie ma ideału. Ale takiego rządu, jakiego mieliśmy przez 8 lat, tak podzielić Polaków, rodziny, tak skłócić naród, to... Przepraszam, będę kleła chyba za chwilę. Wie pan co? To jest skandal na świat. To się w pale nie mieści. Tak. Jak bojkotowali... Ci ludzie nie mają to się honoru. Witamy pana senatora. O, pana senatora, dzień dobry. No, no właśnie. Cześć, co tam się dzieje? Panie senatorze, pan zadaje pytanie. Pan tu nam zadaje... No. Że jesteśmy, czy się czujemy oszukani przez Tuska. Przez Tuska. Bo obiecał... Plus do konkretów na 101 dni. Oczywiście, to nie jest czarodziejem. Tak. A mógłby jest. Być. On nie wyciąga Kaczyński obiecał czary... I nie wykonał nic. Ale w czym, jaki pan ma problem? Robimy relacje z wydarzenia. No i pytam się o różne rzeczy. Między innymi zapytałem się o to, czy wyborcy Donalda Tuska czują się oszukani przez to, że nie. Było... Ale nie czy mogę dokończyć? Się. Było gwarantowane 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu. Tak naprawdę było na pierwsze 100 dni od wyborów. I to jest dalej na stronie Platformy Obywatelskiej. I czy wyborcy nie czują się oszukani? Bo zostali oszukani. Wiecie pan, że nie. Dlaczego? Pan mówi, że zostali oszukani, a wyborcy mówią, że nie. Bredzi pan. Oszukani to byliśmy przez wszystkich Dudę Kaczyńskiego i całą jego ekipę bandycką z Ziobrem na czele. To jest oszukaństwo narodu i pranie mózgów ludziom, którzy mają klapki na oczach. Ja panu powiem, gwarantuje się kredyt. Nie można, nie mając nic, oferować kredytu. Nie będąc wybranym, nie mógł gwarantować, bo nawet nie wiedział, czy będzie wybrany. Więc niech pan nie... No, a poza tym, jak mówię, mamy tu sabotażystów nadmiarę. Ja się modlę o swoje strony. Którzy zostali i ze skradzionym teraz
sieją propagandę. I pan się do nich przypisuje. To bardzo niedobry pomysł. Nie, nie przypisuję. Ja tylko mówię, że zastąpienie jednego zła złem nie jest wcale czymś dobrym. Proszę pana, to co nas spotkało teraz, że mamy Donalda Tuska, to jest nasze wielkie szczęście. Bo byśmy byli po niestety, ale czarnej stronie, gdyby nie nasz Donald Tusk. Nie wiem, czy wiecie, ale 15 kwietnia 2024 roku, czyli niedawno, prokuratura okręgowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy wykonywaniu czynności związanych z ochroną granicy państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i innych służb w okresie od września 2021 do marca 2024 w Białowieży, Bobrownikach i innych miejscach przy granicy polsko-białoruskiej, m.in. poprzez podejmowanie przez ustalonych i nieustalonych cudzoziemców przybywających we wskazanym wyżej okresie z Białorusi do Polski działań polegających na zwracaniu ich do linii granicy, tzw. procedury pushbacku. Pomimo zgłoszenia przez te osoby oczywiście woli uzyskania ochrony międzynarodowej, a także zawracania do linii granicy państwa uchodźców, którzy znajdowali się w stanie zagrażającym w sposób bezpośredni ich zdrowiu i życiu, to jest o czyn z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego i inne. I to czytamy na stronie prokuratury. I to jest działanie służące wzmacnianiu morale żołnierzy? Z jednej strony politycy opowiadają nam o działaniach wrogich Polsce polegających na wysyłaniu grup nielegalnych imigrantów z inspiracji Mińska i Moskwy, a z drugiej strony stawiają oskarżenia wobec polskich żołnierzy. I bardzo dobrze, że to robicie, jeżeli wyłapujecie tych, którzy się przedostali w sposób nielegalny, odstawiacie ich za płot. Nawet jeżeli jest to niezgodne z tym lewackim prawem. Brawo, takich obrońców potrzebuje naród, a nie tych polityków, pożal się Boże, klakierów Brukseli, Izraela czy nawet Moskwy. Przecież to, co robią politycy, prokuratura, zasługuje na najwyższą pogardę. Nawet jeżeli doszło do zdarzeń, których dowódcy by sobie nie życzyli, to czy armia składa się obecnie z jakichś ułomnych intelektualnie ludzi? Czy zdarzenia takie nie są do rozwiązania wewnętrznie, tak aby nie godzić w honor żołnierza polskiego? To jest wasza odpowiedzialność. Dlatego musiało kiedyś dojść do tego. Oto rano opublikowałem nagranie polskiego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, który ma dosyć i mówi wprost, co myśli o aresztowaniu jego kolegów za to, że bronili siebie i naszej granicy przed uzbrojoną, agresywną grupą 50 sterowanych z zewnątrz imigrantów. Z góry chcę powiedzieć, że to nagranie jest nagraniem nielegalnym. Nie mam pozwolenia przełożonych wojskowych, dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudno. Robię to dlatego, że po prostu dowiedziałem się, że polscy żołnierze, moi koledzy, zwykli żołnierze służący na granicy z Białorusią zostali zakuci w kajdanki przez polską żandarmerię wojskową, bo ośmielili się oddać strzały ostrzegawcze w górę i w ziemię, bo 50 imigrantów na nich napierało. Honorem polskiego żołnierza jest to, że się nie boi, że jest dumny, że jeżeli napiera na niego przeciwnik, to mówimy mu stój. To jest szkolenie Wojska Polskiego. Każdy żołnierz służący na granicy je przeszedł. Ja je przechodziłem, służyłem na granicy, zatrzymywałem Syryjczyków na granicy. To jest normalne. Jeżeli ktoś tego gestu nie rozumie, cofamy się w stronę własnego kraju. Jeżeli trzeba, sygnalizujemy bronią, że jesteśmy gotowi do oddania strzału. Jeżeli na nas nacierają, strzelamy w górę, potem strzelamy w ziemię przed napastnikami. Jeżeli to nie pomaga, ktoś nas atakuje dalej, jesteśmy w stanie takiego człowieka zlikwidować, bo żołnierz polski nie po to nosi broń, żeby być jakąś pacynką, którą można zakuć w kajdanki, kiedy tylko odda strzały ostrzegawcze. I to nie Białorusini nas zakupają w kajdanki, nie Ruscy, tylko polska żandarmeria wojskowa, a Polska z nazwy prokuratura stawia tym żołnierzom zarzuty. Dlatego nagrywam to nagranie bez pozwolenia przełożonych, bo chcę. Jestem prywatnie, jestem dziennikarzem. Służę w wojskach obrony terytorialnej. Mam nadzieję, że ktoś to nagranie udostępni i że dotrze to do wszystkich, łącznie z ministrem obrony narodowej, który, panie licho, że powiem moim przełożonym, żeby nie karali za to nagranie, ale niech uhonoruje tych chłopców medalem, dyplomem, czymkolwiek, podaj im dłoń, bo zasłużyli na to. Chłopaki, jestem z was dumny. W normalnym kraju każdy z nich otrzymałby pochwałę od dowódcy. U nas natomiast polityczne decyzje zmuszają przełożonych wojskowych do szmacenia polskiego munduru.
Wiem, czym jest wojsko. Wiem, jak ważne są w nim rozkazy. Ale żaden oficer nie ma moralnego prawa szmacić swoimi rozkazami sterowanymi przez polityków podkomendnych, którzy zrobili to, co trzeba. Państwo oparte nie jest na trzech, ale na czterech filarach. Pierwszym jest prezydent, drugim władza ustawodawcza i wykonawcza, trzecim sądy. Każdy z tych filarów to przeżarta gangreną mistyfikacja. To po prostu w Polsce nie istnieje. A co jest czwartym filarem, na którym moim zdaniem może oprzeć się państwo polskie? Jest nim wojsko. Jeżeli Wojsko Polskie da sobie odebrać honor i wybić zęby przez tych politycznych ignorantów, to ja już stracę wiarę we wszystko. Czy w armii nie ma oficerów, którzy mogliby stanąć otwarcie i publicznie w obronie honoru żołnierza polskiego? Czy na tych spotkaniach z politykami w sztabie czy w BBN-ie siedzicie potulnie jak trusie zamiast walczyć o honor żołnierza i jego morale? Czy tam ktoś jeszcze używa pięści, aby walić w nią stół, czy do stołu was nie dopuszczają? Czy takim działaniem chcecie zachęcić młodych ludzi, aby wstępowali do armii? Przecież wszystko to obserwują uczniowie średnich szkół mundurowych, którzy pragną zostać żołnierzami i chwała im za to. Jaki dajecie im przykład? Naród w odróżnieniu od tej podłej masy politycznych klakierów nie oczekuje dziś tylko trzęsienia ziemi w prokuraturze i w wojsku, w ich politycznych przepychankach. Chcemy poznać nazwiska tych bohaterskich żołnierzy. Chcemy, aby otrzymali oni nominacje na stopnie wyższe oraz aby zostali we właściwy sposób nagrodzeni, nie tylko dyplomem. Prezydent Andrzej Duda poinformował dzisiaj, a jest poza granicami kraju na rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii, że nikt go nie informował jako prezydenta o takiej sytuacji na granicy oraz że stawia się zarzuty żołnierzom o przekroczenie uprawnień. Ta sytuacja przypomina mi dokładnie to, co działo się przed 2010 rokiem, czyli mam na myśli relacje pomiędzy ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem, świeć Panie nad jego duszą, Lechem Kaczyńskim, który również był sekowany i oddzielany od wszystkich ważnych państwowych informacji. To jest bardzo zły kierunek, którym podążacie, żeby później nie było z tego wszystkiego płaczu. Zanim nastąpi puenta naszego programu, ważna informacja. Przeszliśmy weryfikację YouTube'a i udało nam się uruchomić przycisk wsparcia, który znajduje się tutaj. Jeżeli mają Państwo takie życzenie i treści tutaj zamieszczane spełniają Wasze oczekiwania, możecie nas wynagrodzić właśnie poprzez kliknięcie tego przycisku. No i dokonanie tego, co tam należy dokonać. Wszystkie informacje o tym, jakie są gwarancje wydawane przez ekipę kanału Marek Miśko Czuwaj poprzez kliknięcie poszczególnego przycisku, są tam dokładnie zamieszczone i opisane. Tymczasem jestem zobligowany podziękować wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów, wszystkie informacje znajdziecie w linku poniżej i w opisie tego filmu. A na odchodne. Zachęcam Was do tego, abyście za każdym razem, kiedy tylko spotkacie polskiego żołnierza, strażnika granicznego, czy nawet policjanta, bez względu na to, czy będzie to w Sieradzu, Kwidzyniu, czy Olkuszu, w Rzeszowie, Zielonej Górze, w Szczecinie, czy w Kołobrzegu, czy na lotnisku, na morskiej lub lądowej granicy naszego kraju, abyście uśmiechnęli się i powiedzieli: człowieku, bracie, dziękuję za Twoją służbę. Zacznijmy to robić nie od jutra, ale od dziś. Lecisz samolotem na wakacje i miła pani lub pan w mundurze sprawdzają Twój paszport. Bądź życzliwy i miły, uśmiechnij się i życz spokojnej służby. Nie mów tylko do widzenia. Powiedz: spokojnej służby. Jesteś na dworcu, mijasz żołnierza, powiedz: przyjacielu, dziękuję, że jesteś. Mijasz dzieciaki z klas mundurowych idące dumnie w wojskowym szpeju ze szkoły do domu. Wyszczesz kły i oświadcz: jestem z Was dumny. To są te drobne, ale wielkie zarazem rzeczy, które wspólnie, bez żadnej ujmy, możemy zrobić dla tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa i którym chce się zaangażować w działalność Wojska Polskiego, czy też innych służb. Bez partyjnego zacietrzewienia. To są te sfery, do których politycy nie mają dostępu, nie mogą więc nas skłócić. Tu nie będziesz miał żadnych wymówek. Tylko nie mrucz tego pod nosem. Mów to głośno, tak aby każdy wyraźnie usłyszał. Być może kolejnym razem i ten, który wcześniej obserwował, co zrobiłeś, jak zareagowałeś, lub zrobiłaś i zareagowałaś, zachowa się w przyszłości dokładnie tak samo. Zostańcie jeszcze chwilę na kanale Marek Miśko Czuwaj. Za chwilę wyświetli się Wam propozycja programu, który mogliście w tamtym tygodniu ominąć. Jest to moje autorskie rozwiązanie problemu na granicy. Z tym, że choćby było ono świetne, a takie głosy słyszę, brakuje w Polsce ludzi z jajami, aby je wprowadzić. Tak czy inaczej, poczujecie się za pomocą tego polecanego programu odrobinę normalniej. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas.
Jest on dla mnie najcenniejszy.